książką na przykład. Napijecie się z nami może? Za poezję? Czemu nie? Nawet mnie trochę suszy. A jak człowieka suszy, to mu smutno w duszy. Haha, polewaj go skoń. Panowie, że tak powiem, ujmę to krótko, zalaję się w trupa. A wiecie, co się rymuje z trupa? Nie bądź ordynarny. Co nasz nowy przyjaciel sobie pomyśli? Polej lepiej. No dobrze, to już jest ostatnia kolejka. Poszła cała wódka, truba duży, razem z moimi rzeczami sama. Ślady stóp, świeże. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy wątek fabularny, trzeba się dowiedzieć, gdzie są moje śmieci. Dobra, tędy prowadzą do Gibor. Liv, pizdziet! Tędy poszli. Dobra. Poszli tędy. I sam sędy. Dobra, poszli tak jakoś tak, dobra. Więc trzeba ominąć to szerokim łuczkiem, żeby przypadkiem nie włączyć wątku fabularnego. A wątki fabularne są fajne w momencie, kiedy chcemy robić wątek fabularny, ale póki nie zajebali nam rzeczy, to trzeba kurde się dowiedzieć, jak je odzyskać. Trubadorzy zaraz, a tu jesteście! Wiecie, co się rymuje ze wściekły wiedźmin? Oddawać moje rzeczy, bo zajebie. To chyba rym biały. Zamknij się i daj mu wszystko. No, to jesteśmy kwita, tak? Kwita? Kwita to będzie, jak oddacie swoje rzeczy. Wszystkie? Gacie możecie zachować. Proszę, oto kolejny przykład redańskich porządków. Jest gdzieś kraj, gdzie żyje więcej takich jak ty? No i właśnie. Coś jeszcze? Masz teraz podjądera i się kurwa cieszę, że cię nie zabiłem. Jak tych czterech kurczaków dookoła. No. Skoro mamy już nasze rzeczy i truba duże nauczyli się, co się rymuje z wkurzonym wiedźmin, to nie zajebawszy, ale pod drzewo poszliwszy, z Ganterem Odinem się spotkawszy. Życzenia twe spełni zawsze z ochotą, da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy, serdeczność przysługi. Pęta cię weźmie, zabierze bogactwo, byś cierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną. Wow, a to ciekawe, w miejscu, gdzie mamy spotkać się z Ganterem, są dzieciaki, które śpiewają. Chyba zaczynają od nowa. Życzenia twe spełni za... To jest fajne, bo w miejscu, gdzie oni mają się spotkać, czekają dzieciaki, które zaczynają śpiewać w melodię, którą mamy z intro.
I to jest już naprawdę fajne. Dobra, rozwijamy kolejny element. Ojej. Tak. O Jezu, coś żem zjebał. Chyba ja. To mamy. To mamy. To mamy. To jest. To jest. To jest, to jest. Jest? Czy nie jest? 3, 6, 8. Tu mamy 9. Chyba to było igni. Jest GDS. Moc znaków, moc znaków, moc znaków. Ja bardziej szedłem w znaki. No się okazało ciekawe. Dobra. Chciałem się przespać. Kwipunek, świat, postać, medytacja. Spotykamy się o północy. No i się zaczęło. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer. Więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofiarczykami? Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Twoja droga stoi, siedzi na wierzbie. Chcę powiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. Wierzby są fajne. Tam można się ukrywać. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. O. Nie trudno się skumać, że to będzie postać dodatku, którą będziemy musieli się wspierać. Skąd wiesz, że mam z niej na pieku? Nie mam nic z Olgierda, no tak. Czy ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie. Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem. I mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność
oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Osobiście to był Geraltem książkowym. Życzyłbym sobie płodności dla niego i Yennefer. Tak przynajmniej mi się wydaje, że mógłby to zrobić. A przynajmniej nie myśląc o sobie, myślałby o niej. Dobra, lećmy co dalej. To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. No przechuj! Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku, chudy jak szkapa, w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Czemu gościu, który raz pierdolił statek, wywołał sztorm? Nie jest w stanie wziąć długu taką. Coś kurwa jest nie tak. Coś jest nie tak. Jest nie tak. No, ale... Czemu się tego nie załatwisz? Czemu? Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Everetza. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. A masz rąk? I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Everetza, a potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we 3 i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, nie będzie pu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się, nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Ale nie też, żeby tak ci ufać. Się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę.
Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. A czy takie coś nie było właśnie w panu Twardowskim? Tam właśnie skąd sobie siedzą piją ludzi panu tańce królewka z Pawola i to właśnie był diabeł, który miał spełnić życzenia i musiał spełnić życzenia Twardowskiego, który dał mu takie zadania, które się praktycznie osrał. Kurde, coś, to jest bardzo podobne. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. No to ciekawie. O tu pole. Jest blisko. No te rzeczy chyba nie mają żadnej wartości. Przecież przed chwilą wyłowiłem coś takiego. Brygantyna? A w ogóle jak wygląda ta cechu gryfa? Ona wygląda spoko. To wygląda jak brygantyna. Wcale się nie zjebałem. Drugi raz. Całą kuszę mam. Czy jestem w stanie sam sobie zrobić lepszą? A ja nie mam przypadkiem wiedźmińskiego miecza? No mam. Mam weźmienicę. Hi. Raz miałem taką chęć zdobycia wszystkich możliwych mieczy. Tego. Każdego cechu. Ale w pewnym momencie już przestałem grać i mi się znudziło. Czy to są gdzieś kusze? Co? Wydawało mi się, że kusza powinna być gdzieś tu. Czy tylko bełty? Dupie. No to lecimy do Fonevereca. W tym czasie zdążę sobie zobaczyć wiadomość. Szkoda. Co? Jaka wilczyca? Co? A to jest jakiś stary quest. W ogóle z wielu, które miałem, to tylko parę. Rozmawiam z Kierumec. Nie pogadałem, bo nie żyję. No ale mniejsza. Takiej kompanii nudy nie zaznasz. Co się pali? Na zdrowie. O panie. Wygląda to chujowo. Coś... Chociaż oni się nie przejmowali specjalnie. O, kogo ja widzę?
co się dobrze bije, co słychać? Stary kurwy, nie chcę zdychać. Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? No. No. A tak. Wiesz jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. Ale lekarz mnie rozwalona trochę. A jednak rozwalili. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. Gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Ale o co chodzi? Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stul pysk! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie? Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. O czym chodzi? A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! Zamknij mordę, nie ciebie pytam. Powiem ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy ty równie grzecznie mi odpowiesz. A co, jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać i zaszlachtuję was jak świnie. Więc jak będzie? Dowiedz się, jego czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas. Ataman kazał go zgładzić. Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam... Zabiłeś mojego ojca! Nie. Łżesz, skurwysynu! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. Na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić, a ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda.
Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić trzy twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w robótę? Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odin. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanału? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerny ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. To co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja. A może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drąży. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił. Nie chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa. Wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnię, choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś, a ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść?
Idźże mi stąd, niecnoto. Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom, zaraza, jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje. Od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę. Ruth von Everetz był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha. Już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. No, także... What the fuck się tu dzieje? Wreszcie jest nieśmiertelny, jakieś kurde obietnice, spłacanie długów. To będzie ciekawe, ale to jak to się skończy, zobaczycie w kolejnych odcinkach. Już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.